Dzień dobry. Omówię rozwiązanie zadania grzyby. W zadaniu grzyby dowiadujemy się, że w lesie rośnie A muchomorów, B borowików i C gąsek. Naszym zadaniem jest powiedzieć, których grzybów jest najwięcej. Dla przykładu. Jeżeli w lesie rośnie 20 muchomorów, 40 borowików i 10 gąsek, to oczywiście najwięcej jest borowików, bo aż 40. Przejdźmy do omówienia rozwiązania wzorcowego w języku Pascal. Rozpoczynamy od słowa kluczowego program i podajemy nazwę naszego programu. Pamiętamy o tym, aby na końcu umieścić średnik. Teraz mamy blok deklaracji zmiennych. Nazwy zmiennych to jest A, B i C. Te zmienne są typu integer. Będziemy w nich przechowywali liczby całkowite. Rozpoczynamy główną funkcję programu. Rozpoczynamy słowem kluczowym begin. Pierwsza instrukcja. Wczytujemy do zmiennych A, B i C kolejne liczby. Następnie mamy instrukcję warunkową. Rozpoczynamy od słowa kluczowego if i mamy następujące wyrażenie. Jeżeli A jest większe od B i A jest większe od C, wtedy wypisujemy słowo muchomor i przechodzimy do nowej linii. W przeciwnym wypadku mamy zagnieżdżoną instrukcję warunkową. Jeżeli B jest większe od C, wtedy wypisujemy słowo borowik i przechodzimy do nowej linii. Jeżeli warunek B większy od C nie jest spełniony, to wówczas wypisujemy słowo gąska i przechodzimy do nowej linii. Kończymy funkcję główną słowem kluczowym end, pamiętając o tym, aby na końcu umieścić kropkę. Dziękuję za omówienie.